Pan prezydent Andrzej Duda nie patyczkował się, proszę państwa. Dzisiaj mówię oczywiście o dzisiejszym orędziu. Punktował bardzo konkretnie patologię obecnej władzy. Co więcej, od razu po tym orędziu na mównicę wyszedł premier Donald Tusk, który w skandalicznych słowach krytykował pana prezydenta, choć w ogóle taka formuła nie powinna być dopuszczona. Jednak została dopuszczona i pan marszałek w ogóle na to nie zareagował. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości w akcie oburzenia i sprzeciwu opuści, Sale. To dosłownie w trzech zdaniach streściłam to, co dzisiaj najważniejsze, co wydarzyło się w Sejmie. Dzisiaj gorący Sejmowy Dzień będzie, więc o czym rozmawiać. Zapowiada nam się gorąca, emocjonująca bitwa, na którą już teraz serdecznie Państwa zapraszam. Obok mnie siedzą już goście, z którymi będę dziś debatować bardzo serdecznie. I witam Łukasz Kmita, Prawo i Sprawiedliwość. Witam Pana, Panie Pośle. Witam, Panie dyrektor, Witam wszystkich Telewidzów. I Michał Połuboczek z Konfederacji. Witam Pana, Panie Pośle. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. A jako, że moi goście pierwszy raz w tym programie są, proszę państwa, to tłumaczę zasady tej gry pokrótce, w telegraficznym skrócie. Przed nami panowie pięć rund, w pierwszych trzech to ja zadaję pytania, w czwartej rundzie moi goście pytają się nawzajem. Piąta runda należy do naszych widzów, ale nasi widzowie doskonale przecież już o tym wiedzą. Na X, pod hasztagiem Bitwa Polityczna, można już zacząć zadawać pytania. Ja w tej piątej rundzie odczytuję te pytania od naszych widzów i to powiem panom szczerze, najczęściej jest najtrudniejsza dla polityków. Runda. Jak będzie dzisiaj, zobaczymy. Zaczynamy. Jeszcze tylko dla formalności powiem, że najważniejsza w tym programie jest dyscyplina czasowa. Na dole widoczny będzie zegar, który będzie odliczał nam czas. I jeżeli usłyszymy taki dźwięk, to znaczy, że zegar zaczął liczyć. Natomiast taka sygnalizacja. Powiem nam o tym, że czas na wypowiedź się skończył. Najpierw macie panowie po półtorej minuty, potem w formule tak zwanego ad vocem, po 40 sekund. Czy wszystko jest jasne? Tak. Jakiś taki uśmiech? Uszyderczy? Nie, nie, no dobra. Chodzimy na ring. Chodzimy na ring, zaczynamy, proszę państwa, i troszeczkę rozłożymy sobie na czynniki pierwsze to dzisiejsze orędzie pana prezydenta, bo faktycznie sporo ciekawych, interesujących i no, takich dających do myślenia punktów w tych wypowiedziach pana prezydenta dzisiaj sejmowych w tym orędziu. Może zanim zrobię krótkie wprowadzenie, posłuchajmy pierwszej wypowiedzi. Osobną kwestią w tym kontekście pozostaje to, kogo rząd premiera Donalda Tuska planuje na niezwykle ważne dla Polski placówki wysłać. To między innymi absolwenci Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, tak zwanego MGIMO, postsowieckiej uczelni, która od samego początku swojego istnienia jest penetrowana przez rosyjskie służby specjalne i która jest źródłem pozyskiwania kluczowej agentury na całym świecie. Bardzo mocno wybrzmiały te słowa dzisiaj w tym orędziu. Widać, że pan prezydent ma ogromny żal i ogromna zadra w sercu pana prezydenta. Tkwi w związku z tym, jak te nominacje ambasadorskie próbowano przeprowadzić. To, co się wydarzyło, obniża oczywiście rangę naszego kraju na arenie międzynarodowej. O tym też dzisiaj pan prezydent mówił. Jak panowie odnosicie się do tego zagadnienia? Bo tak jak wspomniałam, Donald Tusk po tym orędziu wyszedł na mównicę, ale jakoś tak nieszczególnie chętnie chciał się odnosić do tych wszystkich konkretów, które tutaj padły. To też zasługuje... Dzisiaj, proszę Państwa, na uwagę, Moskiewskie państwo, Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych. Osoby po takiej szkole, z takimi korzeniami i z takimi wpływami próbowano przeforsować na ambasadorów. Jak to skomentować? Pan poseł zaczyna. Ja myślę po pierwsze, że no, to było fenomenalne wystąpienie pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ja z otwartym tchem y, słuchałem pana prezydenta, który po, postawił bardzo trafną diagnozę tego, po pierwsze, jak wygląda państwo. W tej chwili będziemy rozmawiali o tych nominacjach ambasadorów i y, osób, które tak naprawdę reprezentują Polskę i być, powinny być taką elitą naszą, którą wysyłamy nie, do krajów, żeby tam prowadziły, czy to kontakty biznesowe, rozmawiały o rozwoju Polski, no, byli, by, byli po prostu reprezentantami Przyznam szczerze, że to jest porażające. Myślę, że dzisiaj Donald Tusk i cała ekipa rządowa ma ogromny problem. Problem, jak wytłumaczyć Polakom to, co powiedział prezydent, bo to było mocne, celne i tak naprawdę pokazywało, w jakim my otoczeniu żyjemy. Ja się cieszę, że pan prezydent był no, nie tylko świetnie przygotowany, ale także no, potrafił wskazać konkrety, bo rzeczywiście powoływanie absolwentów tego moskiewskiego uniwersytetu jest po prostu kompromitujące, kompromitujące dla polskiego rządu. Myśmy powinni stawić na osoby, które... Pan prezydent mówił więcej, że ci ludzie stanowili trzon polityczny PRL-u. Tak jest. No, jakby widać, że dzisiaj Donald Tusk wraca korzeniami do tych najgorszych czasów PRL-owskich, do tych czasów, których przypomnę, że za chwilę będziemy obchodzili rocznicę śmierci i wspomnienie błogosławionego księdza Popiełuszki. No i to się wydaje szczególnie, że tak powiem, szokujące w tej sytuacji. Sytuacji, że te osoby, które no, mogę powiedzieć, współpracowały z systemem komunistycznym, który służyły Rosji, dzisiaj wracają i mają być tą, tą że tak powiem, pierwszą linią państwa polskiego zagranicą. Pan poseł Dramat. z Konfederacji, jak pan odniesie się do tych słów, pana prezydenta, to po pierwsze po drugie, zastanawiam się, w obliczu tego, co pan prezydent w tym temacie powiedział, jak dzisiaj można uplasować rolę i miejsce pana premiera Donalda Tuska w naszych strukturach tutaj wewnętrznych krajowych znaczy krótko mówiąc i tak wprost na czyją korzyść i na czyją rzecz gra dzisiaj pan premier Donald Tusk jeżeli fakty są takie a mówi o nich dzisiaj głowa państwa więc chyba trudno podważać te fakty no tak, dla mnie to jest kuriozalne, że tacy ludzie w ogóle są wysyłani na nasze placówki, w ogóle jest próba powołania ich. Że on, na... oni w ogóle są A... na liście jakiejś tak, rozważanej, tak. prawda? W ogóle, dokładnie, że w ogóle takie osoby, gdzie, gdzie ich związki z Rosją są ewidentne. Ja przypomnę, że to jest pewien taki... Dualizm moralny, bo z jednej strony na przykładu na przesie komisji, komisji Pegasusowskiej pani Syroka zarzuca jednej z ekspertek, że ma związki z Rosją. Po czym? Ta sytuacja się wyjaśnia. Ona zupełnie, ta ekspertka nie ma związków z Rosją. Nikt za to nie przeprasza, nikt, nikt tego tematu nie podnosi. Gdzie ta osoba była przed milionami Polaków obrażona, media ją przeprosiły i tak dalej. Władza nie przeprasza. A z drugiej strony powołuje się ludzi na ambasadorów, którzy ewidentnie mają z, związek z Rosją. Z Rosją jesteśmy teraz w trakcie e, wojny hybrydowej na naszej wschodniej granicy, gdzie Rosja współpracuje z Białorusią. No i to nie ma, w ogóle nie ma, nie ma, nie ma pola. Tak, nie to, ma refleksji w no, związku no, Nie ma o czym ze... rozmawiać. Tu w ogóle nie ma, tak, nie ma szans, żeby takich ludzi powoływać. Pan prezydent ma rację. Tutaj też w ogóle wypowiedź pana prezydenta ja też uważam, była doskonała. Wypunktował wiele, wiele, punktu, wiele rzeczy, które, które ten rząd nie dociągnął przez ten rok. No i myślę, że, że to jest budujące, właśnie, że głowa państwa widzi to i, i punktuje. No dobrze, to w tym, w tym kontekście chcę panów jeszcze zapytać, bo tu kilka ważnych kwestii padło. Pan prezydent wspomniał wyjazd do Białego Domu. 25-lecie wstąpienia Polski do NATO. Pamiętacie panowie, pamiętają państwo pewnie też, głośno komentowana wspólna wizyta premiera i prezydenta, która miała pokazać światu i pokazać Ameryce, że w najważniejszych sprawach Polska mówi jednym głosem. I dziś do tego wyjazdu również pan prezydent wrócił w tym swoim wystąpieniu, bo mówi tak, że intencje jego były dobre, Pojechać tam razem po to właśnie by pokazać jedność, po czym okazało się, że premier Donald Tusk chwilę potem informuje o o tym, że 50 ambasadorów ma zostać odwołanych. To po pierwsze pytam panów, jaki to jest sygnał i w co gra Donald Tusk? A druga kwestia też z tym związana, dlaczego zapisy konstytucji tutaj są przy tym wszystkim łamane? Bo pan prezydent dziś mówił też jasno, że konstytucja te kwestie precyzuje bardzo dokładnie, że w kwestii nominacji ambasadorów powinna być współpraca Pałacu Prezydenckiego i Rządu, czyli Prezydenta i Premiera. Powinno być to uzgodnione i zaaprobowane, klepnięte, krótko mówiąc, przez Pana Prezydenta. Tutaj konstytucja w tym względzie jest łamana. Jak to wytłumaczyć? Po 40 sekund. Oni to tak, tą praprzyczyną przyczyną właśnie tych problemów z ambasadorami jest właśnie to no, brutalne odwołanie polskich ambasadorów. Ja mam takie wrażenie, że Donald Tusk 13 grudnia odpalił te brutalne czołgi i rozjeżdża. Rozjeżdża konstytucję, rozjeżdża ustawy, rozjeżdża no, pewien, pewne dobre praktyki, które przez lata były w Polsce, zupełnie nie patrząc na to. Oczywiście wykorzystał, Pana prezydenta do tego, żeby spotkać się w Waszyngtonie, żeby po polecić tam razem, ale jednocześnie tego samego dnia pokazał, że nie będzie żadnej współpracy, że on za nic ma te zapisy ustawowe. I tak można powiedzieć jest od samego początku tego Sejmu. Nie łudźmy się. Że będzie inaczej. O, dziękuję bardzo za przestrzeganie dyscypliny. Nie zawsze jest to, proszę państwa, oczywiste w tym programie. I pan poseł z Konfederacji, panie pośle, to samo pytanie w zasadzie do pana jeszcze tylko nawiążę, bo wspomniał pan prezydent dzisiaj w tym orędziu, że to się zdarza w kwestii nominacji tych ambasadorów. Pierwszy raz od 35 lat, że w ten sposób upokarzany, pomijany jest prezydent przy wyborze ambasadorów, przy nominacji generalnie. Nigdy wcześniej w Wolnej Polsce nie miało to miejsca. To, to chyba też jest bardzo obrazowe. I dodajmy, że na takich placówkach jak Nowy Jork czy Izrael, prawda? To znaczy, prezydent stanowi jest osobą, która reprezentuje nasze państwo na zewnątrz. To on jest, to on jest taką twarzą tego, no, twarzą Polski. Tak więc współpraca z ambasadorami jest kluczowa w jego pracy. To przecież on jeździ po naszych placówkach, to ambasadorzy spotykają się z delegacjami zagranicznymi, więc on, on prowadzi dużo większą pracę na zagranicach niż przykładowo premier, który zajmuje się sprawami tutaj na miejscu. Więc uważam, że dobieranie odpowiednich ambasadorów pod prezydenta jest bardzo ważne, żeby ta współpraca się układała, żeby na tej linii nie było jakiegoś dwu, takiej dwuznaczności względem naszych partnerów zagranicznych, żebyśmy nie wyszli po prostu na no, takich niepoważnych. O. No ale wychodzimy chyba trochę, prawda? Na pewno ranga Polski jest obniżona. To tak na logikę premierowi abasować. polskiemu chyba powinno zależeć na tym, by Polska jako kraj traktowana była poważnie na arenie międzynarodowej. Więc tak, wracam jeszcze krótko się, że... do pytania, o co chodzi panowie w tej grze? O co chodzi Donaldowi Tuskowi? To jeszcze po 15 sekund. Panie redaktor, ja generalnie jestem zdania, że Tusk chce też pokazać własnemu elektoratowi, że jest w stanie zniszczyć nie tylko reputację, bo on nie chodzi o reputację Polski, ale jakiekolwiek... Standardy, jakiekolwiek możliwość współpracy z tym środowiskiem, które on uważa za obce. No ale bez wątpienia to, o czym mówił Jarosław Kaczyński, pan prezes, że on reprezentuje par partię zewnętrzną. Więc jego odruchy, jego działania no w jakimś stopniu dla mnie są zrozumiałe, choć są antypolskie. I 15 sekund dla pana. To, 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 to jak, tak jak już mówiłem, no nie może być tak, że, że mówimy dwujęzykiem, że z jednej strony ambasador jedno, a prezydent drugie. Więc ja zgadzam się tutaj z prezydentem, że on dba o nasze, nasze, naszą wizję na zewnątrz. Proszę zwrócić uwagę, że też pan proponował pewien kompromis i to zostało odrzucone. Czyli po raz kolejny Donald Tusk pokazuje, że nie ma żadnej współpracy z prezydentem. Dzisiaj haniebnie się wypowiedział, dlatego posłowie Prawa i Sprawiedliwości wyszli. Dobrze, o tym za chwilę. Obiecuję, ale jeszcze kończąc tą rundę, bo tak sobie myślę na koniec, panowie, że no jednak Donald Tusk i pewnie trochę też Radosław Sikorski, jako szef polskiej dyplomacji odpowiadają za to, co dzieje się w kwestii właśnie tych nadań ambasadorów. I teraz. Wyobraźmy sobie, proszę Państwa, że za chwilę, za kilka tygodni okazuje się, że albo Pan Premier Donald Tusk, albo Pan Minister Sikorski są kandydatami Platformy Obywatelskiej na urząd prezydenta. I tak się zastanawiam, czy oni w ogóle yy, analizując to, co robią w tej chwili, myślą kilka kroków yy, no do przodu, tak? Czy oni chcieliby być traktowani tak, jak w tej chwili sami traktują Pana prezydenta? A ja myślę, że ta prawdziwa przyczyna jest zupełnie gdzieś inna. Oni mają takie przekonanie, że im wolno więcej, a poza Czyli tym, są bezkarni, to, to przede wszystkim, że są bezkarni, a poza tym no jest druga kwestia. Jednak jest w Polsce część środowiska takiego, no powiedzmy sobie komunistycznego, który uważa, że w końcu te studia w Moskwie czy ta współpraca z, 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 z tymi siłami które są siłami związanymi z republiką z, z Rosją no jest dopuszczalna w jakimś takim zakresie I ja myślę że niestety to jest taka próba gra Donalda Tuska na to żeby poszerzyć ten elektorat o ten elektorat taki skrajnie nie, skrajny mogłbym powiedzieć nawet komunistyczny Dobrze, proszę Państwa, to robimy tak. Przechodzimy do rundy drugiej już za chwilę. Ja na koniec chcę Państwu tylko powiedzieć, że ten temat dotyczący związków i układów z Rosją jest dla Donalda Tuska wydaje się dzisiaj bardzo niewygodnym tematem, o czym świadczy usunięcie serialu Reset, przypominam, bo to jest bardzo ważny argument też w tej dyskusji, bo ten serial został usunięty najszybciej w pierwszej kolejności ze stron nielegalnej telewizji polskiej po przejęciu. Pamiętamy całe larum, które było podnoszone wokół tego serialu. Pamiętamy, co mówili przedstawiciele koalicji obywatelskiej, platformy obywatelskiej, kiedy publikowane były kolejne odcinki. I widzimy, co się dzieje też wokół serialu Zgoda, który jest tworzony właśnie. Zresztą pierwszy odcinek, prolog do tego serialu już prezentowaliśmy naszym widzom, więc tym bardziej zaskakujące jest, że takie osoby są na tej liście, tak, kiedy już wiemy, że są dokumenty konkretne, kiedy Michał i pan profesor Cęckiewicz, pokazywali te układy, te nieścisłości, różne dziwne decyzje podejmowane wcześniej politycznie. I tu oto do władzy wraca Donald Tusk? I mamy kolejne takie właśnie sytuacje. No jest to zastanawiające. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to zachęcam do zadawania ich na ich się pod hasztagiem Bitwa Polityczna, a teraz przechodzimy do rundy drugiej. Trochę nam tę rundę drugą pan poseł Kmita przed chwilką wywołał, mówiąc o bezkarności. Do tego też nawiązywał pan prezydent dzisiaj w tym orędziu. Posłuchajmy. Dziś w wolnej, demokratycznej, suwerennej Polsce ci sami ludzie chcą weryfikować młodych sędziów i zmuszać ich do wyrażania czynnego żalu doskonale zdają sobie sprawę, a w gruncie rzeczy być może liczą na to, że w ten sposób złamią tym sędziom kręgosłupy, a tym samym na zawsze zniweczą ich niezawisłość. Wstyd i hańba, proszę Państwa, to jest wstyd i hańba. Siłowe przejmowanie instytucji, siłowe przejęcie mediów publicznych, siłowe przejęcie prokuratury, co mamy już na papierze, bo jest uchwała Sądu Najwyższego, wyciąganie posłów z Pałacu Prezydenckiego i tak można wymieniać i wymieniać. Dodatkowo te kwestie prawne, o których mówił Pan Prezydent. Myśmy, proszę Państwa, na naszych stronach internetowych już dawno zadawali pytanie takie o to, czy Donald Tusk i Adam Bodnar pójdą siedzieć na 12 lat. Wszystko to jest związane z kodeksem karnym. Dlaczego Pan się śmieje? Długo. Długo, a już Panu mówię dlaczego. O tym dzisiaj Pan Prezydent też mówił, dlatego ja do tego wracam. Rozdział 17 Kodeksu Karnego. Pod tytułem Przestępstwo przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej, tak zatytułowany jest ten rozdział. Konkretnie czytam Państwu tak. Kto w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 do nawet 20 lat. Treść artykułu 128. Pan prezydent dzisiaj w swoim mocnym przemówieniu także o tym mówił. Być może nie wszyscy zwrócili na to uwagę. Jest to kwestia bardzo ważna i też w pewnym sensie mam wrażenie zapowiedź tego, że rozliczenia tej bezkarności i łamania prawa będą nieuniknione. Czy tak to też panowie odebraliście? Teraz Konfederacja zaczyna. To znaczy tak, no spójrzmy, to, co się jeszcze wydarzyło. Chociaż by ustalenia komisji weneckiej, które wyraźnie mówią, że mówi, że, że to, co dzieje się w Polsce, i ta naprawa systemu przez. przez przez nowe władze to nie jest właściwy kierunek nie, nie tak powinno się to robić także uważam że prezydent tutaj ma boję rację, że że, że to idzie w złym kierunku. No i to idzie też, w, nie, też nie, nie idzie na tyle szybko, co zresztą powiedziała Komisja Wenecka. Też nie można tym sędziom, tych sędziów przywrócić do poprzedniego zawodu, bo na przykład niektórzy byli prawnikami, nie można teraz sędziego zdegradować znowu do prawnika. Więc. No, Komisja Wenecka to jest bardzo ważny argument, ale pamięta pan suet Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej też jasno sprecyzował, że nie ma czegoś takiego jak neosędziowie, nie no można podważać to, statusu sędziów. Zresztą dzisiaj powiedział pan prezydent, że nie ma czegoś, że określanie części sędziów neosędziami i podważanie ich wyroków to jest rozmontowywanie państwa tak naprawdę. No właśnie, a przecież od SUE słyszymy bardzo dużo z ust tych ludzi związanych z Donaldem Tuskiem, nawet w stu konkretach tam są takie konkretne zapisy, że teraz to będziemy orzeczeń SUE i innych tych wszystkich europejskich instytucji przestrzegać. Ale jak widać, tylko proszę państwa wtedy, kiedy te orzeczenia nam Mam odpowiadają. Prostu, tak. Natomiast jak te TSUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości orzeka, że nie ma czegoś takiego jak na no to to już można machnąć ręką. No i ta Komisja o, Wenecka wie, ostatnio. To prawda, jest bardzo też tutaj nie na rękę pewnie i samemu Bodnarowi i Donaldowi Tuskowi, ale idąc dalej teraz do pana posła Kmity. Ja powołuję się na ten artykuł 128 Kodeksu Karnego. Ale co ciekawe, zapisy kodeksu Kardego to zapisy kodeksu Kardego, ale przecież my w umowie koalicyjnej mamy jasno też napisane, że ta ekipa zamierza usuwać i zmieniać na przykład nieusuwalne wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Czyli to nie jest tak, że można coś tam sobie wytłumaczyć, coś zrobimy, coś wytłumaczymy, tylko oni wpisali to w umowę koalicyjną. Ja przypomnę, że Donald Tusk nawet w stosunku do prezesa NBP-u mówił o tym, że ja przyjdę po niego i siłą go wyprowadzimy. Czyli ten język agresji, język, który powoduje, że rozmontowuje się struktury państwa, język niszczenia i deptania prawa. Tak naprawdę doprowadza do eruzji struktur państwa. Gdy yy, tak szerzej zobaczymy na to, co dzieje się w Polsce od tego roku, yy, od 13 grudnia, może nie od roku, to widzimy cały czas psucie państwa, psucie instytucji państwa, obniżanie yy, zaufania do państwa. Yy, Donald Tusk robi to celowo. Yy, no można powiedzieć, że w, yy, obawiam się, że za 2-3 lata yy, wielu Polaków będzie się wstydziło tego, że yy, mieszka w takim kraju, bo Donald Tusk nim tak będzie próbował zobrzydzić. Yy, nasz kraj i dlatego tak ważne są wolne media. Donald Tusk uwierzył w to, że jest dyktatorem, a jak myśli, że jest dyktatorem, to jest przekonany, że będzie rządził wiecznie, że Polacy będą go wybierali, ale w sumie dzisiaj tak powiedział, że to partia polityczna, że to PiS obsadził prezydenta na stołku w Pałacu Prezydenckim, co było niezwykle bulwersujące. Burwer Można się zastanawiać, czy w ogóle Donald Tusk nie odwoła wyborów. No może uzna, że jest tak świetnym premierem, że już dożywotnie będzie pełnił Ale widzi pan, no właśnie tu polega paradoks, bo ci, e, cytuję, sędziowie, o których oni mówią, jak decydowali o ważności wyborów, to byli OK. Nie, to są w porządku i o tym też powiedział dzisiaj prezydent, że wybieramy sobie jak z takiego pudełeczka to, co nam pasuje, a to, co nam nie pasuje, zostawiamy, niech opinia publiczna na ten temat się wypowiada. No mamy do czynienia, tak jak jeszcze raz mówię, te żelazne. Czołgi Donalda, Tuska rozjeżdżają państwo prawa. I ogromny problem, moim zdaniem swoistych elit politycznych, tych warszawskich, które no w żaden sposób nie biją na alarm. Co w naszych czasach, gdy jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość, prawie byśmy byli usunięci z Unii Europejskiej, z Unii Europejskiej i wszystkich. Oj biją na alarm, organizacji... biją tylko trochę w drugą stronę, bo to czytamy, prawda. że pani prokurator Ewa Wrzosek już nie chce być prokuratorem, bo ponoć niezadowolona jest stępa zmian wprowadzanych przez pana podwolny. Stuki. Dobra, ale to tak żartobliwie chcę zakończyć, ale ponieważ pan poseł Kmita nam tu nawiązuje do tego, o czym mówił dzisiaj premier Donald Tusk, to może zaprezentujmy też tę te wypowiedź. Ja powiem Państwu, że myślałam, że jeżeli już, dobra, złamano przepisy i marszałek wpuścił Donalda Tuska no, na konstytucję. Również, zresztą nie pierwszy raz, to przynajmniej Donald Tusk odniesie się do tych argumentów, tak jakoś merytorycznie spróbuje te wszystkie kwestie nam wytłumaczyć, ale pan premier przyjął zupełnie inną linię. Co mówił? Posłuchajmy. Pan prezydent Duda zaczął jako prezydent z PiSu, niestety nie polskiego narodu, i dzisiaj kończy tę swoją misję, znów pokazując bardzo wyraźnie, że był prezydentem jednej partii politycznej, a nie narodu polskiego. Czyli jednak strategia na obrażanie. Ja się zastanawiam, czy posłowie Konfederacji, czy pan poseł konkretnie, nie, czy nie przeszła panu przez myśl, e, przez głowę taka myśl, żeby może jednak też w fakcie protestu wyjść. Hmm. To znaczy, no nie, my staramy się być, być niezależni, z, jako ten, z, z, uważam, że, że nie powinniśmy wtedy wychodzić i nie wyszliśmy, tak, słuchaliśmy dalej przemówienia premiera. Z, Jak której... pan ocenia to przemówienie? Oczywiście no to nie można powiedzieć, że prezydent jest, jest prezydentem wyłącznie jednej partii, no bo to, z, bo z, zagłosowało na niego ponad 50% obywateli. Ale, szanowny więc... panie pośle, jeżeli Donald Tusk mógł wyjść i na którymś z wieców powiedzieć, że tak naprawdę to prezydentem jest Rafał Trzaskowski według niego, to, to tak. jest nasz prezydent, no to, nie, nie, to chyba może nie, wszystko. Nie, no nie, 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 są pewne granice rozsądku, także nie zagłosowało na prezydenta Dudę ponad 50%, bo tak się zostaje w Polsce prezydentem i wyłącznie tak, więc nie jest on prezydentem tylko jednej partii. I tyle mam do powiedzenia w tym temacie. To, to, to było to, to obrażało prezydenta. Prezydent jest głową tego państwa nie powinno się obrażać prezydenta już z same, samego założenia ktokolwiek. A jeszcze nie. jest jedna kwestia, proszę ja Państwa, myślę, że też istotna. Nie obraził prezydenta ani Pisów, w pozorom, tylko obraził Polaków. Bo proszę zbić uwagę pani debrałem. redaktor, 40 sekund. No, nie, na Andrzeja Dudę głosowało, oczywiście środowisko związane z prawicą, ale także i ruchy, które są wolnościowe, i ruch Pawła Kukiza, i takie centrum, więc powiedzenie Sądasz. tym ludziom i ocenie tych wszystkich osób wyborców do worka Prawo i Sprawiedliwość no dla wielu może być, że tak powiem no stanowczą nieprawdą, więc dzisiaj prezydent obraził Polaków, obraził naród. Premier. Tak tak dzisiaj premier premier Donald Tusk obraził Polaków i obraził naród po części również próbował obrazić prezydenta, ale myślę, że taki człowiek jak Donald Tusk nie jest w stanie obrazić prezydenta, bo kiedyś mówiło się, że trzeba mieć zdolność honorową dzisiaj po roku po niecałym roku działania rządu Donalda Tuska mogę. Z całą pewnością powiedzieć, że Donald Tusk nie ma zdolności honorowej. Ja się zastanawiam jeszcze tylko, proszę państwa, czy w tak, jednak w takich sytuacjach, które nie zdarzają się jakoś szczególnie często, bo też trzeba powiedzieć, że pan prezydent raczej, i mówię to bardzo delikatnie, nie nadużywa swoich uprawnień do wygłaszania orędzia. Wręcz powiedziałabym, że w ostatnich miesiącach były różne naciski i z różnych środowisk płynęły głosy, że te orędzia powinniśmy słyszeć częściej. Zdarza się to rzadko, wtedy kiedy naprawdę pan prezydent chyba uznaje już, że to jest ten moment, gdzie Krytyczne. trzeba coś podsumować, być może moment krytyczny. I zastanawiam się, czy w takich sytuacjach, kiedy już dochodzi do tego orędzia, nie można uszanować konstytucji, przepisów prawa, nie można uszanować samego urzędu, którym jest przecież głowa państwa. No ale to pytanie, umówmy się, zostawiamy. Otwarte, bo myślę, Pani Rektor, że... ale ja też zwracam uwagę, że myślę, że te, ta złość i zdenerwowanie e, pana premiera Tuska wiązała się z tym, że prezydent obiektywnie też docenił pewne działania, które rząd Nie wszystkich skrytykował. O nie, nie Wszystkie skrytykował tak? w jakimś takim. Nie, no mówmy konkretnie, tak. pochwalił wicepremiera Gosięka Można powiedzieć, wyciągnął rękę, pokazał, e, dał także nadzieję rolnikom na e, działania pana ministra. Rolnictwa, więc generalnie ta ocena była bardzo, bardzo wyważona. Ja bym powiedział nawet, że nasze środowisko miało takie oczekiwania od miesięcy, że prezydent wyjdzie, uderzy pięścią w stół, a dzisiaj prezydent bardzo merytorycznie, w bardzo mądry sposób. Wyszedł i podsumował te 10 miesięcy. Dobrze i kropka. Nie wiem, czy to było szokujące, bo z pałacu prezydenckiego i od samego pana prezydenta przecież płynęły też takie sygnały, że współpraca z Władysławem Kośniakiem Kamyszem do tej pory układała się dobrze. Przechodzimy, proszę państwa, do trzeciej rundy. A w trzeciej rundzie porozmawiamy trochę o uchwałokracji. O tym też było dzisiaj sporo powiedziane. No to najpierw oddajemy głos panu prezydentowi. No to za chwilkę może, w takim razie, tak jak mówię, o uchwałokracji mówił pan prezydent, to prawnicza herezja i złamanie konstytucji, tak się do tego odniósł, wszyscy pamiętamy także no, te zapewnienia i deklaracje, że są dekrety. Przecież nie już nie tylko uchwały, ale także dekrety pana premiera. Jak panowie oceniacie to, w jaki sposób, bo też to są bardzo mocne słowa pana prezydenta, w jaki sposób i w jakim stylu tutaj odniósł się pan prezydent do sposobu zarządzania przez pana premiera właśnie uchwałami, dekretami? Bo wszystko dzisiaj tłumaczone jest złym prezydentem, który siedzi w pałacu prezydenckim, i jest takie domniemanie, że żadnej dobrej ustawy pan prezydent nie podpisze. Dzisiaj pan prezydent to zdementował. Po półtorej minuty. Zwracam uwagę, że właśnie pan prezydent dzisiaj powiedział, że jakby szanuje to, że dzisiaj większość, dzisiejsza większość parlamentarna ma prawo do reform. I to są bardzo ważne słowa pana prezydenta. Oczywiście my jako dzisiejsza opozycja je krytykujemy, punktujemy, pokazujemy, że czy to w, jeśli chodzi o przychody z PIT-u, czy o dziurę budżetową, Tusk działa fatalnie. Ale jednak prezydent uznaje to, że dzisiaj większość stanowi. Platforma, Trzecia Droga, PSL i nie, Lewica. I, i to szanuję, ale z drugiej strony no każdy partner życia politycznego oczekiwałby także, żeby szanować jego stanowisko. Moim zdaniem, szanowni państwo, to już nie nawet nie tylko dekrety i uchwały, ale także wytyczne, bo przypominam, że dopuszczano zabijanie dzieci nienarodzonych poprzez wytyczne dla prokuratorów i dla szpitali, a te szpitale, które przestrzegałyby ustaw, będą teraz karane za to, że nie chcą zabijać dzieci nienarodzone. Staj, stoimy na głowie. Można powiedzieć, że prawo w Polsce skończyło się 15 października, przestrzeganie prawa i jakoś te elity prawnicze niestety na to pozwalają. Unia Europejska też milczy. I tak naprawdę kluczowe są dzisiaj wolne media. Jestem niezwykle wdzięczny i Republice, i pozostałym stacjom, które pokazują, jak można powiedzieć pod szkiełkiem, te problemy i te deficyty państwa polskiego, które Donald Tusk realizuje. Właśnie poprzez omijanie prawa. No od tego jesteśmy, proszę Państwa. Od tego jest dom wolnego słowa, chociaż wiemy, że to panu premierowi niezmiernie przeszkadza, dlatego nie jesteśmy wpuszczani na konferencję prasową. Ale prokuratura na, już się też zajmuje sprawą. Stapy kryzysowe, no zajmuje się. Zobaczymy, zobaczymy co z efekty. tego wszystkiego wyniknie. Nie wierzymy jednak, że w tej sprawie tutaj proces będzie ewentualny. Zresztą już jeden proces wygraliśmy przecież z panem ministrem Sienkiewiczem, to też o tym trzeba pamiętać. Ale po tym wygranym procesie żadna refleksja u pana premiera nie nastąpiła. Pan poseł. Połobuczek, w takim razie jak podchodzi do uchwały o Donalda Tuska i do zarządzania dekretowego i tłumaczenia, takiego dość chyba populistycznego i prostego bardzo, że nie możemy tworzyć ustaw, bo jest pan prezydent, który a i takich nie podpisze. A jaki prezydent zawytował przez ten rok ustawę? No właśnie. No właśnie. Hmm? no właśnie. No żadne. No żadne. No więc o czym my mówimy? O jakimś yy, strachu przed czymś, co się tak naprawdę nie wydarza. A to wie pan, bo to jest taka retoryka, tłumaczenie, że pan prezydent zawetuje, a pan prezydent jedyne co robi, to odsyła do Trybunału Konstytucyjnego. To też przypomnijmy, dlaczego odsyła. Dlatego, że niezgodnie z prawem dwóch posłów, którzy powinni być posłami, jakoś w Sejmie nie zasiadają. tak? I w związku z tym pan prezydent stara się być w tym temacie konsekwentny. No nie ma się co dziwić, że to Donaldowi Tuskowi się nie podoba. Tak, ale pan premier poszedł troszeczkę dalej, bo pokazał pewien precedens, że można pewne rzeczy interpretować inaczej. Właśnie tutaj w ustawie mówiącej o zakazie aborcji, raczej penaliz penalizacji pomocy przy aborcji. Przecież pan premier wyszedł i powiedział, że w sumie to jeżeli będzie taka przesłanka, że jest zagrożenie życia kobiety, którą można udowodnić pierwszym, lepszym lekarzem, psychologiem, to aborcja jest dozwolona. Moim zdaniem to, to jest też, to mało to nie jest dekret, to jest wyjście i powiedzenie obywatelom, w jaki sposób ominąć prawo, tak. jak, 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 jak obejść ten przepis. To, I to mówi premier. No to jest to, to chwilę premier wyjdzie i powie jaką ominąć podatek, jak ominąć zakaz, y, o, no ograniczenie pan, prędkości. No pan już mafie vat się tam rozchulały. więc to chyba Także się już to, zaczyna dziać po taki precedens pomału. jest bardzo, bardzo niebezpieczny. Tak, w te, to, z tego typu wystąpienia. A ja myślę, że to wszystko się sprowadza do jednego cytatu. Będziemy przestrzegać prawa tak, jak je rozumiemy i Donald Tusk konsekwentnie to realizuje. E, wydaje mi się, że musimy jako dzisiejsza opozycja bardzo mocno punktować, ale także stworzyć taką swoistą encyklopedię łamania prawa przez rząd Donalda Tuska, spisywać, a kiedy wrócimy do władzy, bo to jest oczywiste, dzisiaj dzisiejsze... Także, to co zrobicie? E, to jak wrócimy, to co zrobimy? Pani redaktor, przede wszystkim jedno. W wrócimy do przestrzegania prawa, ale także pociągniemy do odpowiedzialności tych, którzy to prawo... Bez ale wie pan, mamali. panie pośle, z całym szacunkiem, praktycznie w każdym programie te pytania od naszych wyborców wpadają, od naszych, waszych wyborców, Sama naszych widzów. Sama pani redaktor wskazała e... 12 lat więzienia za... 20 nawet. 20, no. za, za 128 no. No, artykuł, ale, ja myślę, ale widzowie trzeba... nasi dopytują cały czas, dlaczego, czy będzie konsekwencja, dlaczego wcześniej Donalda Tuska przed Trybunał Stanu nie postawiliście, dlaczego nie było konsekwencji w rozliczaniu afer związanych z Platformą. To prawda. Prawa Nowaka, Karpińskiego i Ale wiele, wiele innych. Ja i sam pochodzę z regionu, gdzie proszę sobie wyobrazić, sprzedano potężne zakłady, zakłady górniczo-hutnicze Bolesław za około 250 milionów złotych prywatnemu inwestorowi. Przy czym wartość odtworzeniowa majątku była 1,5 miliarda złotych, a prywatny inwestor sprzedał część tych zakładów za około 40 milionów złotych kolejnemu podmiotowi, a sam zostawił zakład. Moim zdaniem, warto około Dobrze, czyli miliarda. rozumiem, że deklaracja jest, że będziecie bardziej konsekwentni. I przestrzega prawa w, takim, w takiej sytuacji, jakie jest ono na dzisiaj no, Donald Tusk jakby kwestionuje przepisy prawa, kwestionuje ustawy, ale myśmy pewne rzeczy bardzo mocno zmieniali, porządkowali ale zgodnie z ustawami, zgodnie z przepisami prawa. Tego dziś Donald Tusk nie robi i z tego go trzeba rozliczyć. No dobrze, zobaczymy, czy ta konsekwencja faktycznie będzie. Ile trzeba będzie na to czekać, to też tego nie wiemy. Wszystko to zależy, to zależy od, od waszych wyborców no, w głównej mierze. Podejrzewam, że spora część z nich to także nasi widzowie. Proszę państwa, przechodzimy do kolejnej rundy, czwartej już dzisiaj. I to jest ta runda, w której moi goście zadają sobie pytania wzajemne. Czy takie pytania są dzisiaj panowie? Tak. To pan poseł z Konfederacji zaczyna. Prawo i Sprawiedliwość posiada w Polsce władzę nad jeszcze jedną instytucją. Jest to Narodowy Bank Polski. Prawo i Prze przez prezesa Glapińskiego można powiedzieć, że ustala stopy procentowe. Moje pytanie brzmi: czy to nie czas by te stopy procentowe ściąć? Jest ogrom Polaków, którzy mają kredyty hipoteczne i w momencie podniesienia stóp procentowych ich budżety bardzo się uszczupliły. Uważam, że jeszcze na ten rok mieliśmy wakacje kredytowe, mieliśmy pomoc. Uważam, że rząd i aktua rząd na przyszły rok tego nie zrobi. Po to tylko, by utrzeć wam nosa i mówić, zwalając na was winę, że stopy procentowe to, to wina PiSu, ale to, na tym ucierpią Polacy. Ucierpio, i pytajnik poproszę czy nie czas obciąć stopy procentowe by trochę ulżyć tym ludziom którzy są mają mają kredyty długoterminowe hipoteczne i 40 sekund Panie doktorze, pani redaktor pani pośle podobnie jak wielu, wiele milionów Polaków Ja też mam kredyt hipoteczny i też bym oczekiwał, że te stopy będą niższe ale zwracam uwagę, że to nie Prawo i Sprawiedliwość ma NBP bo w Polsce jest zapisana niezależność banku yep. centralnego i trzeba przyznać, że pan prezes Glapiński dzięki swoim Działaniom, dzięki swoim działaniom przeprowadził Polskę przez ten trudny czas kryzysu i COVID-owego, i także dzięki współpracy, ale partnerskiej z rządem i czasu w tym czasie kryzysu ukraińskiego i kryzysu związanego z inflacją. Ja głęboko wierzę, że wszystkim członkom Rady Polityki Pieniężnej zależy na tym, żeby obniżyć te stopy, ale zostawmy to ekspertom, a nie politykom. I pan poseł zadaje pytanie. Pani redaktor, panie pośle, prześledziłem głosowania w Sejmie i muszę przyznać, że pan poseł 182 razy głosował tak jak Platforma Obywatelska. No, dzisiaj, widzieliśmy, no, dzisiaj widzieliśmy, że Konfederacja także nie wyszła z sali posiedzeń, słuchała premiera Tuska. Czy trochę nie jest tak, że Konfederacja jedną nogą wspiera może tak nie bezpośrednio politykę rządu Donalda Tuska, no drugą nogą trochę się odżegnuje od tych działań, ale to nie jest dobre ani dla Was, ani dla Waszych wyborców. To znaczy, my staramy się głosować zdroworozsądkowo, bynajmniej ja, jeżeli widzę, że dany projekt y, niesie coś dobrego, no to popieramy go tutaj. Nie, nie, stajemy, nie stajemy okoniem. W, na naszym klubie mamy bardzo długą dyskusję, czy, czy, takie, czy takie projekty popierać. Trochę się to zmienia, że te, które są lepsze, staramy się poprzeć. No, w wielu wielu głosowaniach wstrzymujemy się. Ale czemu Głosowaliście za odwołaniem między innymi pana prezesa? Czabańskiego. No wydaje mi się, że to była osoba, która troszczyła Za. się o um, Uważam, wolne media. Że, że jako Konfederacja byliśmy bardzo pomijani, kiedy, kiedy prezes Czabański był, y, zarządzał tak, 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 tak TVP. Konfederacja nigdy nie była zapraszana do, 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 do telewizji. Teraz jest zupełnie inaczej. Oczywiście tutaj jak najbardziej. Jesteśmy bardzo często zapraszani. Do TVP? W, w kontrze do TVP również. No, każda telewizja już zaprasza teraz Konfederację, z czego bardzo się cieszymy, no wtedy byśmy zupełnie pomijani. Ja uważam, że to strategiczny błąd Konfederacji, bo dzięki waszym głosom tak naprawdę zdecydowano, że prezes Czabański przestanie być szefem niezwykle istotnej, szczególnie dzisiaj, instytucji w państwie polskim. Panowie, w ten temat bardzo nie chcę się włączać, ale tylko panu posłowi powiem tak, że nie wszędzie. Konfederacja była pomijana. Wiem, że jest duży żal o to, bo często to także w tym programie wybrzmiewa. Muszę Panu powiedzieć zresztą, jak Pan sobie porozmawia z kolegami z regionu, to oni Panu powiedzą, że no nie wszędzie tak było. Ja do swoich programa, programów w, w Ośrodku łódzkim bardzo często Konfederację zapraszałam i zawsze to zaproszenie było przyjęte. Z to panem Tomaszem Właśnie. Grabarczykiem, jak sobie Pan porozmawia, to on panu potwierdzi, jak często prawda, byliście. Że, że... Więc to też nie można, tak wie pan, spłaszczać. Tak, Oguniać, bo ja to, to nie myślę, wszystko nie jest. Nie dajcie już cegiełki do niszczenia. E, Natomiast mnie nie zastanawia wszystko... w kontekście tego pytania, mnie zastanawia inna rzecz, bo pan mówi, że my bardzo często wstrzymujemy się od głosu. Ja jako zwykły obywatel, który często obserwuje posiedzenia sejmu, zastanawiam się, dlaczego politycy właśnie tak marketingowo, pijarowo trochę sobie tutaj pogrywają z niektórymi głosowaniami. Powie pan, albo popieramy jakiś projekt, albo go nie popieramy. Mhm. Albo głosujemy za, albo głosujemy przeciw. Dlaczego wy właśnie tak często jesteście w rozkroku? My uważamy, że niektóre są projekty są dobre, ale nie świetne, może nie niosą coś dobrego. Nie jest to nie, jest to, nie jest Ale nie jestem staje... przekonany, że to jest dzisiaj dobra strategia po prostu wstrzymywanie się od głosu. Trzeba pamiętać, że z arytmetyka sejmowa jest taka, że wstrzymywanie się od głosu w pewnych głosowaniach, zwłaszcza za odrzuceniem ustawy, na przykład w pierwszym czytaniu, jest tak naprawdę nad głosowaniem na nie. No, to ale jest... okej, okay, ale proszę zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o głosowanie w sprawie Pauliny Matysiak, no też kilku posłów Konfederacji zagłosowało za odwołaniem Ja byłem powiem szczerze. A deklarowali, tak? że ja się wstrzymali? To ja ja była historia Super, i To, i to, i to jakby szanuję, kartę. bo uważam, że to było ja, troszeczkę nieporozumienie, bo chyba nie zdążyli żyli wyjąć kartę ja tak widziałem że ja tak, tak poszło ci co z przodu siedzieli nie zdążyli wyjąć kartę i potem nagle tak bardzo takie... różnie się z panią Pauliną Matysiak jestem w komisji infrastruktury moją pasją jest transport i infrastruktura ale podziwiałem tą panią poseł za wiedzę merytoryczność i przygotowanie i często płynięcie trochę tak pod prąd bym powiedział ale w duchu i w interesie polskim i myślę że tak trzeba działać To jest już któryś program proszę państwa w tym tygodniu w którym nazwisko tak samowolnie mimochodem pani poseł wywoływane jest no trzeba to docenić że takich przyjaciół pani Pani poseł w Sejmie ma, pani poseł może nas ogląda, bo wiemy, że sondaże też już dają prawie 4% wyborcze pani poseł, więc proszę bardzo, taka proszę, taki start kampanii, koledzy pani robią, nie ma się nad czym zastanawiać, przechodzimy do rundy piątej. I ciekawa jestem, o co pytają dzisiaj nasi widzowie. Poproszę o pierwsze pytanie. Pani Jolasia, tak, dobrze czytam. Ja już mam pytanie do Pana Połobuczka chyba miało być. Dlaczego pomimo, że Konfederacja jest prawicowa, wciąż walczy przeciwko PIS? A na jakim 40 polu walczy? Sekund. Bo tak ja tego nie czuję, żebyśmy walczyli, No albo... widzowie tak to odczuwają. Nie no jest na pewno jeżeli o mnie chodzi, to na pewno, nie. Eee, ja, ja to zupełnie nie czuję, Jakiś że... Może to... szybki transfer do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Zapewniam, i... że tutaj posłowie o różnych czasach poglądach, ja byłem mają kiedyś szansę zrealizować O proszę, ja byłem członkiem PiS-u, mówi pan poseł, no ale proszę Ale tego proszę. nie długo? tego. Dlugo? Przecież ja zacząłem karierę właśnie w pisie swoją. A dlaczego pan już tym... nie jest w pisie? Potem z mojej drogi zeszły się z Przemkiem Wiplerem i żeśmy zaczęli pro, y, tworzyć republikanów i potem po prostu zostaliśmy Ale Republikanie ostatecznie weszli do Prawa i Sprawiedliwości. Tak, więc tak. mi to otwiera drzwi do Prawa i Sprawiedliwości. <laughs> na w Republice. W Republice, <laughs> tak. Tak. no, no dobrze. Dobra, dajmy wykonawcze. już spokój Pracowałem. panu posłowi, bo tak. myślę, że tutaj uciął wszelkie spekulacje i wątpliwości widzów. Poproszę o kolejne pytanie. Czy to prawda, że obecny parlament oddał prezydentowi zaledwie 56 ustaw, gdzie tylko cztery z nich zostały no zawetowane, wie. gdzie na przykład w 2023 było 147 ustaw. W 2022 roku było 195 ustaw. To jest internauta, który bardzo precyzyjnie punktuje, panowie waszą pracę nie wiem, czy prema znacie. Zachęcam do lektury tych wpisów. No i wniosek jest taki, że jesteście leniwi, panowie. Po 40 już, odpowiadam, sekund. już odpowiadam. Prawo i sprawiedliwość. W ciągu tych 10 miesięcy złożyło do marszałka Sejmu 47 projektów ustaw. Ale rzeczywiście i one nie trafiły w większości na, do, do rozpatrywania na posiedzeniach. A to przepraszam, gdzie trafiły? Bo do przecież zabraża. Tutaj, ale wyjeżdżała ona to może przecież. To jest jakaś większa lodówka zwana zabrażarką. Wiemy, że... Ja Szymon pamiętam Hołodnia. osobiście, to proszę Państwa, te, pamiętam, jak pamięta, pan marszałek stał też mieli, prawda? Więc nie, jakby do Pana odnoś... nie, nie, znaczy do mnie, znaczy mam w rodzinie lekarzy od strony żony i czasem zadzwonię, prawda? Ale nie wiem, czy to można realizować, że to jest, znaczy, czy można traktować, że to jest spełnienie obietnicy wyborczej. Dobra, nie żartujmy sobie, na poważnie. A tak na poważnie, rzeczywiście ja byłem wojewodą i w czasie, kiedy tych czterech prawie lat, gdy pracowałem jako wojewoda, zajęcia zaczynałem o godzinie 6, 7, kończyłem 22, 23. Mnóstwo działań. Dzisiaj w Sejmie, no muszę powiedzieć, że jestem zbulwersowany czasu Brakiem konkretnych rozwiązań systemowych, yy, a problemów jest wiele, chociażby służba zdrowia. Czyli w pan odpoczywa. Yy, mogę powiedzieć tyle, że yy, potencjał mu jest wykorzystywany w je wykorzystany w jednej trzeciej. Uczciwie mogę powiedzieć. No właśnie, a my za to wszystko płacimy, to jak to jest możliwe? <laughs> pan też no. taki niewykorzystany, Tylko to nie wykorzystuje. wina panie pośle? Myślę, że tak, ja, ja, ja posłem <laughs> jestem, może dopiero trzy miesiące, no z tak, 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 półtora miesiąca to był, był urlop, więc to ja jeszcze, jeszcze czuję ogromny niedosyt tego, jestem gotów pracować dużo, dużo więcej niż teraz pracujemy. Zresztą słyszę od posłów, którzy już wiele lat są w, w parlamencie, że jeszcze tak mało pracy to nie było, że ten, ten, ten system legislacyjny, ta ilość tych ustaw jest tak mała. Jak A jakoś nie. ja nie słyszę, tak panowie, jak mam być szczera, to też nie słyszę, żebyście jakoś bardzo tam się dopominali tej pracy. 47 ustaw, jeszcze raz mówię, przygotowanych przez Prawo i Sprawiedliwość, dotyczącym chociażby zamrożenia cen energii. Dzisiaj e, bardzo ciekawe projekty przygotowuje i pan premier Mateusz Morawiecki. Przed programem rozmawialiśmy o Januszu Kowalskim, który prowadzi taką e, na Facebooku, taką, e, taką grupę e, po, dotyczącą podatków, proste podatki. No muszę powiedzieć, że jakby działania opozycji są widoczne i nawet doceniam Kolegów z Konfederacji. Natomiast rząd jest ospały, powolny, działa mało sprawnie. Poprawka, czego Ale ja Tak, była ja tylko nie tak na przykładzie, bo jesteśmy obaj w Komisji Infrastruktury. Parę, parę dni temu fajny, fajny projekt przed na komisję i to, to projekt poparty przez rząd. I nagle jednym głosem on nie wychodzi z komisji. I, i nie ma już dalej nad czym pracować. a Projekt był bardzo dobry, Noszący jeden, jeden dokument, który jest zupełnie niepotrzebny. Przez trwa dyskusja. Przepalamy godzinę, nie idzie to dalej. No ale w Kasi się zgadza, nie? E, być może. Ale jestem złośliwa. Poproszę o kolejne pytanie, proszę Państwa. Jeszcze zdążymy może jedno, a może dwa, zobaczymy. Pan Zbigniew Rudnicki, pan Zbigniew również bardzo aktywny, zawsze te lekkie pretensje ma do nas, jak nie zdążymy odczytać pytania, więc czytam panie Zbigniewie dzisiaj. Znakomite orędzie prezydenta Andrzeja Dudy krok po kroku obnażył wszystkie patologie rządu koalicji 13 grudnia. Czy rząd nie powinien posypać głowy popiołem i skończyć raz na zawsze... Z bezprawiem. Panie Zbigniewie, Trochę retoryczne chyba muszę po powiedzieć, sekund. że to w takim duchu, jak ja e, dokonałem wpisu na X, zresztą zachęcam do obserwowania. Napisałem tak, że po dzisiejszym orędziu. Tak naprawdę, przyzwoici ludzie z rządu Donalda Tuska powinni podać się do dymisji, bo ta ocena pana prezydenta była w skali od 1 do 10 jedynka dla rządu. Najniższa ocena, a może tak naprawdę nawet zero. I myślę, że to, to, to pana, ten pana wpis pokazuje, że takie są też odczucia Polaków i to się przekłada na sondaże, bo Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj idzie do góry, idzie do góry także Konfederacja. Przypomnę, że chyba się tak nie zdarzało wcześniej, że po roku. Rządzenia, nie, nawet nie całym Partia rządząca odnotowuje spadek i Prawo i Sprawiedliwość wyprzedzają w sondażach. A co ciekawe, większość Polaków uważa, że rząd obecny nie działa najlepiej. Te ostatnie badania pokazują, że większa jest, większa jest nieufność Polaków do rząda, rządu Donalda Tuska niż zaufanie. Dobrze, jeszcze jedno pytanie poproszę i zacznie pan poseł z Konfederacji odpowiadać na nie, jeżeli mamy, mamy jeszcze jedno pytanie, reżyserko. Kończymy, już słyszę. No to w takim razie jeszcze A dwa jeszcze zdania słowo? dla... Nie, teraz pan poseł jeszcze z Konfederacji, to w takim razie jeszcze dwa zdania chcę być sprawiedliwa, widzi pan? do tego, Co do, co do to tego pytania. Pan, pan tak, poseł, to, tutaj zgadzam pan... się z posłem, że jak najbardziej zresztą to słychać wśród, wśród wiceministrów tego rządu, że, że nie tego spodziewali się idąc, zwłaszcza ci z PSL-ów mówią, że to, to nie tego spodziewali się i nawet te, te z, z projekty ustaw, które próbują wypracować są za chwilę blokowane przez przez Lewicę, przez Platformę, także z, z jakby... A mogło być inaczej, to... tak panowie, płyntując to trochę już też na koniec, mogło być inaczej, bo pamięta pan poseł też pewnie, że Władysław Kosiniak-Kamysz miał ze strony Prawa i Sprawiedliwości pewną propozycję po wyborach wysuwaną, prawda? Tak. No mógł być premierem, a jakby tak się wydarzyło, to in w innym duchu, to dzisiejsze orędzie Dzieńka pana prezydenta grze. pewnie by nam wybrzmiało. Potrzebuję jeszcze 30 sekund panie redaktorze. Nie, 10 proszę, 10. ostatnie Szanowni zdanie. Szanowni państwo, bitwa bitwą, ale pamiętajmy, że dzisiaj jest 46. rocznica wyboru Jana Pawła II na stolicę Piotrową. Pamiętajmy o tym, bo papież Polak zmienił, no można powiedzieć zmienił Europę, zmienił Polskę. Komuna upadła, i jestem przekonany także, że dzisiaj jego nauka przyczyni się do tego, że rządy Donalda Tuska, złe rządy walczące z Kościołem, także torturujące Księdza wszystkiego także upadną i będzie to szybciej niż nam się wydaje. Nie wiem, co papież Polak by powiedział na to, co dzieje się w kwestii religii, zdejmowania krzyży, opiłowywania katolików. Faktycznie jesteśmy w takim momencie, że trochę go. Dzisiaj nam brakuje. brakuje, dlatego dziękuję, że Pan na koniec przypomniał o tej dacie. Dziękuję bardzo Państwu za pytania z piątej rundy. Dziękuję moim gościom za udział w programie Łukasz Kmita, Michał Połobuczek, Monika Borkowska. Dziękuję Państwu za to, że byliście dzisiaj z nami. Mówię oczywiście do widzów. Cały czas przypominam, liczymy na Państwa wsparcie. Wczoraj nasi dyrektorzy wrzucili w internet filmik, na którym pokazujemy Państwu, jak nasza siedziba się, nowa siedziba, pięknie rozwija, jak tam budowa idzie pełną parą. Nie byłoby tego oczywiście bez Państwa wsparcia, dlatego bardzo serdecznie o to wsparcie nieustannie cały czas proszę w imieniu swoim i wszystkich kolegów z Republiki. Kłaniam się Państwu nisko. Wracam do Państwa jutro. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Thank you.